Jak wyglądało życie Słowian setki lat temu? O tym można było się przekonać w Parku Leśnym w Lubinie, w miejscu, gdzie w połowie sierpnia odbyła się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej, tym razem po raz pierwszy powstał Gród Słowiański. Celebrowanie tradycji i kultury odbyło się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które swój początek mają w roku 1995. Na przestrzeni lat do obchodów dołączały kolejne miasta. W tym roku na ogólnopolskiej mapie tego wydarzenia pojawił się także Lubin. Tegoroczną edycję imprezy zatytułowano Moja droga. Zasadniczą ideą tego przedsięwzięcia jest ukazanie ważnych wydarzeń, które są fundamentem w tworzeniu się tożsamości współczesnej Europy. Polska do tej akcji włączyła się w roku 1993, w Lubinie po raz pierwszy w roku 2020. Także jest nas taki mocny akcent i Europejskie Dni Dziedzictwa przede wszystkim w Parku Leśnym. Tu, przy akompaniamencie dawnej muzyki, można było zobaczyć przy pracy rzemieślników prezentujących dawne zawody. Możemy tutaj zobaczyć odbywające się w rzeczywistości lekcje historii, rzemieślnicy, którzy wykonują i prezentują rzemiosła już wymarłe częstokroć. No, jest tutaj prezentowane średniowieczne skórnictwo, kaletnictwo, garncarstwo wykonane technikami bardzo tradycyjnymi. Oczywiście wiele z tych rzemiosł jeszcze jakoś funkcjonuje, ale w takiej formie zmodyfikowanej, współcześnionej. Tutaj właśnie w Parku Leśnym, w naszym Grodzie Słowiańskim, osadzie rzemieślniczej, możemy zobaczyć i posmakować tych dawnych, zapomnianych już częstokroć tradycji. Zaplecza archaicznych profesji można było podejrzeć między innymi na stanowisku kowala. Cofając się dosyć daleko w przeszłość, to kowal był jednym z ważniejszych zawodów na wsi, ponieważ on, powiedzmy, konie podkuwał, maszyny naprawiał, nawet zęby wyrywał, prawda? Pan Zdzisław Mejsak podtrzymuje rodzinną tradycję, choć na co dzień zajmuje się raczej kowalstwem artystycznym. Kowalskiego fachu nauczył się od ojca, który przed laty piastował ten poważany w każdej wsi zawód. Podkuwał konie, robił siekiery, lemiesze i motyki. Podstawową rzeczą jest kowadło, palenisko, opał i stal. Stal to oczywiście jest stal, mówimy o bardziej współczesnym kowalstwie, bo kiedyś nie było stali. Raczej było żelazo. Żelazo pozyskiwane z rudy darniowej, które jednego dnia kowal musiał wytopić w piecach tak zwanych dymarkami, a u nas ruda darniowa jest na Kujawach, tak notabene. Co jeszcze? No szczypce oczywiście, które trzymałem w ręku, no i młotek. To były podstawowe narzędzia, a umiejętności jak najbardziej musiały być, prawda? Umiejętności, upór i zdrowie, ponieważ troszeczkę wysiłku to wymaga. W słowiańskiej wiosce można było spotkać także skórnika, który oprócz swoich umiejętności i pokaźnej kolekcji starodawnego obuwia prezentował także szeroką gamę wyrobów ze skóry. Średniowiecze używało skóry jako najlepszego materiału, który jest i trwały, i wygodny w użyciu. Stąd od wyrobów typowo obuwniczych, następnie charakterystyczne wyroby miechownicze, czyli mieszki, juki, a również kaptury skórzane oraz spodnie skórzane, które w średniowieczu cieszyły się dużym powodzeniem, a również wyroby typowo kaletnicze, czyli kaletki, różnego rodzaju torby, portfele do przechowywania tych rzeczy, które zabieramy ze sobą, a również na przykład takie puzderka, które były już stosowane na kosztowności, a tuby dłuższe na przechowywanie dokumentów. Dobry skórnik musiał charakteryzować się przede wszystkim doskonałą znajomością surowca, na którym pracował. Skóry występują w bardzo różnych gatunkach. Kiedyś szewc czy w ogóle skórnik musiał sam zadbać o skórę, z której produkował swoje wyroby. Stąd bardzo wielu szewców, mówimy o wczesnym skórnictwie do XII wieku, musiał również w udowodnieniu swojego umiejętności zawodowych, czyli na pokazie mistrzowskim, na majstersztyku, wygarbować skórę i z niej uszyć jakiś wyrób. To mogła być kaletka, mogły być buty. Wśród specjalistów w Grodzie Słowian na odwiedzających czekał także bartnik. Ten zawód, podobnie jak fach kowala czy skórnika, także wymaga dużej wiedzy oraz cierpliwości. Jej efektem jest pozyskanie od pszczół przede wszystkim płynnego złota. Praca starych bartników,
którzy zajmowali się pszczołami, barciami. Barcie były robione wysoko na drzewach. Trzeba było, to się nazywało dzianie barci, trzeba było wydłubać w takim drzewie tą barć. Trzeba było zasiedlić pszczołami albo czekać, aż jakiś rój przyjdzie. Była to bardzo ciężka praca, bardzo mozolna, no bo wyobrazić sobie tylko 8 metrów nad ziemią, wisisz na linie i tam jeszcze z siekierą, z innymi rzeczami robisz otwór w drzewie. To jest coś strasznego. Z czasem bartnicy opracowali wygodniejszy i bezpieczniejszy system, konstruując naziemne domy dla pszczół. Ich produkcją zajmowali się wikliniarze. Tutaj przed nami stoi koszka. Koszka, gdzie już ludzie starsi robili takie koszki po to, ażeby mieć pszczoły niżej, gdzieś blisko obejścia, nie w puszczy, nie w lesie. Dlatego była to bardzo ciężka praca, bardzo mozolna. Dzisiaj mamy lepiej, dzisiaj mamy ładne ule. Opowieści rzemieślników niosły się po parku leśnym aż do zachodu słońca, także kolejnego dnia. Chętnych, by ich wysłuchać i spróbować swoich sił w poszczególnych zawodach, nie brakowało. To już koniec opowieści ze Słowiańskiego Grodu. Zapraszamy na drugą część relacji z parku leśnego. Tym razem przeniesiemy się do centralnej części Zielonego Kompleksu, gdzie historia na żywo także była na wyciągnięcie ręki.